Czekaj sekundkę. Zgaś. Świeci się, nie? Może być. To słuchaj, zapalmy, ale nie wszystkie jupitery, dobra? Może poczekaj, idźmy bez. Idźmy bez, bo będzie studzienka i ten dajmy, wiesz co? Jakieś mini. Ja mam jakieś psy, czy się rusza? Rusza się, czy nie? Dzień dobry. Nie, nie rusza się. To jest to po prostu nasze oczy. Widzisz, jak to jest? A jakbyś była sama, albo ja tu był sam. Proszę Państwa, jesteśmy trochę po s***, bo zobaczyliśmy światło. I przez ten moment mieliśmy wrażenie, że światło się rusza. Ale prawdopodobnie jest to światło z muzeum, które gdzieś tam się odbija. Oczy się rusza. To nie oto, to nie oczy, tylko mózg. No jest krata, nie? Tak. I jest światło pewnie, ale ta krata jest. No, ale to jest jej światło. No, to byśmy się postarali. Znaczy nie, no wiesz, no wiemy, gdzie jesteśmy, nie? Czekaj sekundkę. Wiesz, że mam kamerę, chyba nie, nie? Może mają, nie? Ale po co? W sumie, że nie musimy robić. No to już jest tuż obok, nie? Proszę Państwa, dochodzimy do muzeum. Znaczy wiesz co, mogę zrobić to, bo to wtedy i tak nas nie widać, patrz. Kamera. No. Uwaga na ten. Szanowni telewidzowie, jesteśmy troszeczkę zdenerwowani, ponieważ doszliśmy do Pniewa i zauważyliśmy, że światełko, które nam się paliło w twarz, nie było zwykłym światełkiem, tylko było też kamerą. Trochę się obawiamy, ale mamy nadzieję, że nic z tego nie wyjdzie. A jeżeli coś wyjdzie, postaramy się z więzienia dosłać jakieś wyjaśnienie. No, myślę, że o to chodzi. No bo właściwie podejście to nie jest ten, tylko żeby ktoś nie niszczył. No, ale mógłby ktoś takie coś zrobić. Na przykład wysadzić kratę i ukraść kolejkę. Bardziej niebezpieczne jest coś innego, żeby nam po prostu nie zamknęli tego wejścia kiedyś. Nie mówię, no dzisiaj to raczej nie. Mam nadzieję. No jak zamkną, to będziemy chodzić od tego. Od kraty do kraty, żeby po prostu nie zamarznąć i rano będziemy walić w drzwi muzeum. Szanowni Państwo, kierujemy się już w stronę wyjścia. Przeszliśmy spory kawałek. Nie wiedzieliśmy, że aż taki będzie długi dostępny. No, wyjdziemy i zobaczymy co dalej, ale chyba już skończymy przygodę podziemną na dzisiaj, bo jest, dochodzi godzina 20 i no, musimy coś zostawić na kolejne dni. Musimy wyjść z lasu. Tak, no i generalnie jak się Państwo domyślają, wejście do naszego pancerwerka nie jest przy głównej drodze, tylko jest gdzieś w lesie i musimy z tego lasu się jeszcze wydostać. A myślę, że tych kamer też nikt nie ogląda na żywo, nie? Tylko, że te kamery, teraz wracając do... Że to są takie kamery, wiesz, w muzeum nikogo teraz nie ma prawdopodobnie, bo jest zamknięte. Po prostu mają kamery, wiesz, w różnych miejscach i w razie czego to po prostu będą je przyglądać. Tak myślę. Czy chcesz się sam siebie przekonać? Ale co, ty uważasz, że naprawdę coś nam będzie mieć problemy, czy nie? Nie, kompletnie. Jestem
to spokojnie, ale myślę sobie, że... Wiesz co, no... Czy na żywo może być? No nie wiem, w sumie, czy ktoś może to... Znaczy może ktoś, teraz. Tylko kto by musiał, wiesz, tych kamer jest ileś i ktoś musiałby przy tym siedzieć, nie? No. Fakt, że nasze latarki, wiesz, my dobrze, że my jeszcze nie świeciliśmy na maksa, bo tak to widać by było, nie? A jak zaświeciliśmy pod ziemię, to ta kamera nie zanotowała pewnie z daleka. Dopiero jak przyszliśmy tam i zaświeciliśmy na dworzec, to wtedy już tak. To wtedy się, wiesz, obraz przez chwilę musiał wyostrzyć. No. Zbliżamy się już do miejsca, gdzie mamy zamiar wyjść na powierzchnię. Nie wiem, czy... Chcesz, Kasia, zobaczyć, to możemy iść, no tylko chodźmy. To jest jakieś 300 metrów, powiedzmy. No chodźmy. Zobaczymy do końca, żeby był taki kompleks. No. Więc proszę Państwa, zwiedziliśmy wszędzie, doszliśmy wszędzie, gdzie się dało. A zobaczcie Państwo, bo to jest też niezwykle ciekawe, ten sufit z jakichś takich, nie wiem, fluorescencyjnej farby. On tak wygląda, jakby tam nam woda kapała, ale to jest chyba taka farba. Ciekawe, nie? Co to jest? Jakieś kryształki właśnie. Ale to właśnie, no, jak przybliżysz, to zobacz, to wygląda jak, ja Państwu też przybliżę, niestety statyw polega na tym, że trzeba się wygiąć, no, że to nie wygląda jakby coś wisiało, nie, tylko jakby to była taka, no nie wiem, ciekawe. Ale muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, że tutaj weszliśmy i że tyle zobaczyliśmy. Jestem zdziwiony, że aż tyle nam się udało zobaczyć z tego, że tak powiem, dostępu. Żałujemy, że nie możemy Państwu powiedzieć, gdzie to jest, bo wtedy byście Państwo tu wchodzili i nam by to zamknęli. Ale muszą nam Państwo uwierzyć, że miejsce fajne. A jeżeli byście Państwo chcieli zobaczyć to miejsce na własne oczy, to zapraszamy do Pniewa albo do Boryszyna. Można kupić bilet, pozwiedzać. I no niestety muszę Państwa uspokoić, że w to miejsce nie dojdziecie ani z Pniewa, ani z Boryszyna, ale można przynajmniej spróbować zwiedzić inne części. Mnóstwo ułożonych płyt chodnikowych. Ostatnio jak tutaj byliśmy z Wojtkiem w maju, 2 miesiące temu, też one były właśnie. Czyli nic się nie zmieniło. Zastanawiamy się właśnie, jaki jest cel ułożenia tych płyt. Czy one mają tu być położone, czy jaki tu ktoś ma pomysł na to. Zobacz, tu można sobie... Tak. Ktoś sobie to zbudował, no. Ktoś tu sobie zbudował niezły... Nie wiem, jak to nazwać. Legowisko to chyba też złe, właściwie trudno powiedzieć. Bazel. Nasi tutaj byli z tyskaczami. Śmieci były i tutaj właśnie to samo, co mówiłem, jak byłem tu z Wojtkiem. Jakiś debil po prostu rozrył ścianę, wysypał się piasek i niestety dzięki temu tu się wsypuje. O! Wszędzie dobrze, ale w bunkrze najlepiej. Spójrzcie Państwo, tu tuż obok znaleźliśmy plakaty na ścianach. No wyglądają, no nie wiem ile papier by tu wytrzymał, ale byliśmy tu w maju i ja ich nie widziałem. Ale jeszcze sprawdzę na nagraniach, sprawdzimy to. Proszę mi przypomnieć, przypomnijcie mi w komentarzach, dajcie łapkę w górę i suba, to sprawdzę. Przepraszam, zrobiłam ten... Dźwięk nie do wycięcia. No, a, trudno. No nic, proszę Państwa, wychodzimy powoli z tego przybytku. Tutaj spojrzenie na wodę, czyściutko, nie? Nie chcielibyśmy tam wpaść. I idziemy do góry. No dobra, idziemy, proszę Państwa. No. Ja to muszę mieć jakieś... Czekaj, przejdę i już Ci poświecę, dobra? Okej. Okay. Nie używaj tego, bo to lepiej mieć ręce. O. Jak Ci się, Kasiu, podobało w podziemiach? Jak zawsze. Jak zawsze, nie? No właśnie, z Kasią to jest fajnie, bo Kasia wiemy, że lubi i właściwie takie pytanie nie ma najmniejszego sensu. Ale jednakże miło, bo byłaś trochę w nowym miejscu, trochę innym. Tak. Innym wejściem i wyszliśmy z podziemi i pora do lasu. Idziemy do domu, do samochodu. Ja tylko pragnę wspomnieć, że Wojtek po tym wszystkim przejechał rowerem wtedy. Wow. Ja przeprowadziłem, a on sobie tu skoczył, tam przeskoczył. A że po takim małym, a nie, ja chyba też przeprowadzałem, bo takie są czasami malutkie, to można, nie? Ale on tu przeskakiwał. Nie wiem, czy przez ten też.
No i przyznam, że łatwiejszy dostęp do głównej drogi, nie? No zdecydowanie. Bliżej, nie? W ogóle. Ale tam też było spoko. Nie, no już wiemy, że się da, nie?